Kiedy zapadały najgorsze wyroki, Stefan był 20-paroletnim człowiekiem, który niewiele rozumiał z tego, co się działo. Naturalnie to go nie usprawiedliwia, ale nie uzasadnia też aż takiego eksponowania jego roli w stalinowskich zbrodniach sądowych. Tak w jednej ze swoich książek Adam Michnik pisze o Stefanie Michniku, swoim bracie, który orzekał w procesach żołnierzy antykomunistycznego podziemia.